23-letni pomocnik Marcin Kluska rozwiązał kontrakt z klubem z Radomia za porozumieniem stron. Zawodnik dołączył do Zielonych na początku tego sezonu. Wystąpił w dwóch meczach Fortuna pierwszej ligi i dwóch Pucharu Polski. Zdobył jedną bramkę na wagę zwycięstwa w pucharowym starciu z Elaną Toruń. Tymczasem okres zimowych urlopów Radomian jeszcze trwa. Ale już 13 stycznia piłkarze Radomiaka znów spotkają się na treningu i rozpoczną przygotowania do rundy wiosennej Fortuna pierwszej ligi. Na pierwszych zajęciach zabraknie na pewno Bruno Luza oraz wspomnianego Marcina Kluski, którzy rozwiązali kontrakty z klubem. Wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy otrzymał natomiast Martin Klabnik. Zabieg w najbliższych dniach przejdzie natomiast Maciej Filipowicz. Radomianie pierwszy sparing rozegrają już 18 stycznia, kiedy to w Częstochowie zagrają z Zagłębiem Sosnowiec. Ligowe granie Radomiak wznowi na przełomie lutego i marca.